Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Beam Engine Drive. Dodali nową aktualizację do gry. Przypomina Mavericka Come On, prawda? Zobaczcie, jest no dobra, to jest mały pojazd, ale jest fantastyczny. Zobaczcie, jak świetnie pracuje tutaj zawieszenie. Łezka się wokół kręci. Mamy tutaj skrzynię CVT, więc jest tylko jeden bieg. Posłuchajcie, jak brzmi. Tak, wydaje się, jakby samochód, czy raczej pojazd, no nie przyspieszał, tak? Ale on sobie tutaj przyspiesza, tylko tam są takie paski w skrzyni biegów, które zmieniają, mówiąc krótko, kształt, dzięki czemu są inne przełożenia. No i mamy świetny samochód w grze, to jest jedna z nowości. Druga nowość to jest nowa przyczepka. O cholera, ja widzę, że tych nowości jest znacznie więcej, odkąd ostatnio byłem w Beam Engine. Nie widziałem na przykład tej naczepki. Okej, okazało się, że to jest właśnie ta. Ona jest taka przechylana. Jest kilka opcji tej przyczepki, jak się okazało. Nie jest to naczepa, chociaż tak jak dla mnie sugerowała miniaturka. Tutaj mamy to w kilku konfiguracjach. Mamy chyba nawet opcję zaczepienia tak na pick-upa. I tu jest jakaś super długa opcja. Ja wziąłem sobie to. To nie jest takie najdłuższe. Tutaj mamy jeszcze coś z towarem. O nie, przez przypadek nacisnąłem przycisk mapy i zawsze mi się gra wiesza, jak mapę otwieram. Ale skoro jesteśmy już na wyborze mapy, do West Coast USA został dodany nowy obszar. Jest to wyspa. Niestety nie wiem, jak tam dotrzeć, bo nie działa mi mapa. Znaczy nie mogę jej otworzyć, no. Chodźmy gdzieś, gdzie będę mógł sobie chociaż tymi naczepkami się, czy tam szczepkami pobawić. Znajdę mapkę gdzieś w sieci i spróbuję dojechać, Boże. Tu jeszcze mamy taki wariant tej przyczepki. Ona jest trochę krótsza akurat. Ale możemy sobie do tego pick-upa podłączyć. On ma tutaj, widzicie, na osi nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie to podłączenie, ale coś takiego ma. Musimy sobie tutaj otworzyć cyk. Podjeżdżamy. Widziałem to kiedyś na jakimś wideo, chyba na YouTubie, jak goście sobie właśnie w ten sposób podłączali. Cyk, klikamy. Pyk, zamykamy tutaj, bo to trochę istotne, żeby nam się tam nic nie zahaczyło i proszę bardzo. Mamy taki zestawik, na niego możemy sobie załadować. No myślę, że tylko jedno BRP nam się zmieści. Dlatego chyba sobie wymienimy, nie? Tutaj dałem taką większą też z takim dziwnym zaczepem. O, jak to wolno się tam robi, zobaczcie! Te podpory, wow! Podoba mi się bardzo! Ekstra! Nie tak szybko jak w jakimś ETS-ie czy farmingu, że od razu jest, tylko tak powolutku. Ej, ja lubię takie pierdoły, bardzo mi się to podobało teraz. Ale podłączymy sobie większą tą... to już w sumie chyba jest naczepa, co? Podłączymy sobie większą tą naczepę, dlatego że weźmiemy kilka pojazdów. I może uda mi się jakoś trafić na wyspę, tylko będę musiał poszukać mapy onej, bo niestety do tej mapy tutaj bajeranckiej nie można wejść, bo się gra za każdym razem wiesza. Czy wy też macie coś takiego? Dobra, podłączam sobie. No podłączanie jest bardzo fajne, sobie tutaj przypisałem przyciski do tabletu i mogę w prosty sposób podłączać sobie wszystkie akcesoria, zmieniać kamerę, bardzo fajne to jest. Polecam wam sobie zrobić to, może jak nie macie tabletu, to zróbcie sobie na telefonie. Przydatna sprawa, taki button box. Mamy dwa pojazdy do załadowania, dwa moje ulubione pojazdy do załadowania na tą wielką naczepę? W sumie to jest chyba naczepa, bo się naczepia, a nie przyczepia tutaj do haka, co? Podoba mi się ten zestawik, chociaż będziemy musieli sobie jeszcze jeden samochód wziąć ze skrzynią manualną. Tutaj wszędzie mam automaty. Robili też jedną fajną rzecz, jeśli chodzi o manualne skrzynie. Dobra, dobra, i teraz sobie opuł. O! Nie, nie tak. A to jest jack? Jack to chyba będzie wspornik tam jakiś, tak? To będzie dosyć stromy najazd, nie? Tak myślę teraz, jak tak to zostawimy. Tylko nie widzę, w którym miejscu to się opuszcza. A, tutaj jest, okej! Niepotrzebne to jest aż tak. Ale wiecie co, ja go podniosę, bo chcę widzieć, jak się to wszystko ugina, jak będziemy samochodem wjeżdżać. Zobaczymy, co się stanie. Musimy też sprawdzić, jak ten nowy samochód się niszczy, chociaż to jest właściwie orurowane coś, nie? Więc
On tam się dużo nie poniszczy, wiesz, karoseria nam się tu mocno nie powygina, jak już to się po prostu coś urwie, nie? Tak jak w przypadku tego samochodu. Ej, to jest moje jedno z ulubionych aut w ogóle w tej grze. Dobra, wsiadamy i podjeżdżamy sobie. O, trzeba powoli, powoli. Nawet na... zmieszczę się? Dobra, zbliżamy sobie i... Okej. I ręczny? Tam. Tryb parkowy, ale to się fajnie giboczy. Kurde. Jaka ta gra jest boska pod tym względem, chociaż przed tym odcinkiem musiałem 6 razy ją uruchomić ponownie, żeby... Wiesz, bo przypadkowo gdzieś tam mapkę nacisnąłem i ten. A w ogóle patrz na ten pojazd, patrz. Cofamy, cofamy. I zatrzymujemy się, i patera. Jak się długo jeszcze buja, nie? Z tamtym jest tak samo, nie? No bo są dwa dosyć podobne pojazdy, tylko ten jest oczywiście taki słabszy. Ale tu można dobrać chyba jeszcze do niego takie bardziej hardkorowe opony. Czekaj, sobie. Zobaczcie, mamy Base CVT, Sport, Turbo, Sport. Czym one się różnią? Czy wypadałoby, żeby pokazać moc? O, więc tak, mamy Top Speed 109, 109, 140, o. Tutaj mamy już takie lepsiejsze opony, więc weźmiemy sobie taką wersję offroadową i może kolor pomarańczowy. Ej, on jest taki niższy w ogóle, nie? Ta wersja. Ty, ja bym tu jeszcze coś... Dawaj, podjedziemy bliżej. Ale to jest świetne, bo ten samochód z przodu też się buje, jak podjeżdżam tym z tyłu. Yeah. Ej, tu się coś jeszcze zmieści. Patrz na to. Cofam, tyk. I patrz, hamuję i się wszystko buja. Ja po to tych podpór nie chciałem dawać, żeby... Ja pier... Ej, to jest coś innego. Ach, szkoda, że ta gra nigdy chyba nie zostanie skończona. Zobacz, jakiego mam demona prędkości. Tutaj są zmiany ze skrzynią manualną takie, że możesz częściej uszkodzić skrzynię biegów po prostu. Tam oni pokazali w swojej notce patchowej, co dokładnie zmienili, jakie są zmiany i jest to rozpisane, ale koniec końców sprowadza się to do tego, że jak w niektórych samochodach za szybko zmienisz bieg, może się okazać, że uszkodzisz skrzynię, nie? Więc trzeba z tym uważać. Jak mamy jakąś taką niesportową skrzynię biegów w jakimś starym samochodzie i szybko przełączysz sobie tą dźwignię, no to może być problem. Problem też może się pojawić tutaj z tym podjazdem. O! Patrz, jak się super wgina ten zderzak. Tu wydaje się, że ma lepszy kąt natarcia. Strasznie twardo chodzi tutaj kierownica, bo ten samochód jest nisko zawieszony. Ma mocno ustawiony force feedback, więc wyrwie, wyrwie. Dobra, próbujemy. Zmieścić się powinno zmieścić. Ale co się stanie? Nie no, powinien wejść. Mamy napęd na przód, powinno być dobrze. Dobra, gaz. Ty, napęd na 4 buty, kurde, to nie ma żartu. Jest, jest, jest. O cholera, co się, ja stoję na przednim zderzaku. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Launch control. Teraz będzie dobrze. Cyk, zobaczcie. Tu już jest wyżej zawieszona, fajniutka. Taka BM-eczka jakby. Nie wiem, dlaczego się włączyły awaryjne światła. Ja nic nie klikałem. Wszystkie silniki odpalone, ale jedziemy na wycieczkę. Opuszczamy. Czekaj, żeby to mi tam nie pospadało. Dobrze będzie. O, ale to fajnie buja, patrz. Trochę się opona wygięła, ale... Nie ma źle. No coś te pojazdy chyba za bardzo lewej strony się trzymają, ale będzie dobrze. Tutaj zderzak praktycznie. A ja tu widzę, że... Nie no, powinienem je pogasić, ale dobrze, niech się grzeją. Zaraz będziemy ostro jeździć. No i teraz muszę jakoś dojechać na nową wysepkę. Jakoś na tej mapie. Ruszamy? Ruszamy, zobaczmy co się stanie. Włączamy D. Okej. Chyba nie będzie źle, nie? Zobaczmy, czy pojazdy dobrze się trzymają. Zahamujemy sobie. Coś ta BMW ma słabe hamulce. Czekaj, to musimy je poprawić teraz, te auta. Cofamy, cofamy, cofamy. Cofamy, cofamy i hamulec. Teraz więcej przestrzeni, dobrze.
Jedziemy dalej. Dodałem sobie nawigację i chyba wiem, jak się dostać na wyspę. Uwaga, trzeba przejechać przez most. Mam nadzieję, że przeżyjemy to. Tak, był tutaj most na tej mapce, on był zablokowany, to pamiętam. Ciekawe, czy samochód, którym jadę, w ogóle da radę uciągnąć te pojazdy, ale chyba jest mocny, kurde, to jest amerykańska półciężarówka, co może pójść nie tak. O, widzę stąd wyspę, widzicie tam daleko na horyzoncie? Jest! Tak, będziemy musieli przejechać przez most i sobie dojedziemy do nowego obszaru, który chyba jest zajebiście duży, stąd widzę. O kurde, wystartowałem ruch uliczny. Moje pojazdy chcą uciekać. To nie tak miało być, to nie miał być ruch uliczny tymi pojazdami. Cholera. Kurde, Maverick z tego wszystkiego zaczął się dymić. Co za ludzie. No nic, finalnie skończyło się, że muszę jechać tylko jednym pojazdem, bo za każdym razem, jak próbowałem coś tam zrobić, mając sam te pojazdy na lawecie, to gdzieś tam wjeżdżałem i się gra crashowała, albo coś się innego dziwnego działo. Ten pojazd nie jest raczej najszybszy, ale możemy spróbować jego VMAX. Nie wiem, czy wziąłem w ogóle najszybszą wersję, ale raczej najwolniejsza nie jest, nie? Tam chyba jeszcze było coś koło 180 VMAX, tak? Nie no, to myślałem, że mi wyjedzie. I po hamulcach ostro. Tak, tutaj nie mamy ABS-u. Fajnie się buja, podoba mi się. Ale fajnie to wygląda. Ej, ta gra ma świetną fizykę i świetną grafikę, ale ja tak czuję, że to będzie jeden z takich upadłych projektów mimo wszystko. Dlatego, że mało kto będzie miał cierpliwość do Beam Engine. Wiesz, te wszystkie bugi, glitche, niestabilność gry, nie? Ludzie finalnie przesiądą się na coś, co po prostu jest już skończona. Ta gra jest ma zajebisty content już teraz, została znacznie rozbudowana na przestrzeni ostatnich lat. Super, nie? Ale wiesz, no, kiedyś ta cierpliwość każdego z tych graczy skończy, prawda? I wybiorą po prostu jakiś inny produkt do zabawy. Jak pojawi się gra, która będzie miała tak zajebistą fizykę jak Beam Engine Drive i będzie odrobinę bardziej kompletna niż Beam Engine, no to Beam Engine pójdzie w śmietnik, pójdzie w strzępy, mówię wam. Ale dobrze, tutaj mamy wjazd na most, zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. A, jest tutaj. Okej, bo myślałem, że muszę wjechać na ten wiadukt na górę. A, chyba nie muszę, nie? Tak, i most został otwarty. Jedziemy, zobaczcie. Super to wygląda. I ta wyspa wydaje się być spora. Dużo będziemy mogli na niej sobie zrobić, dużo się pobawić. O, my wjeżdżamy do tunelu, ziomek. Dobra, przejedźmy tym tunelem, zobaczymy, gdzie wyjedziemy. Mam tutaj minimapkę, to znaczy, no, nawigację po prostu w samochodzie. O, i chyba przejechałem na drugą stronę tej wyspy, czyli ona jest taka szeroka, ale wąska, nie? Wygląda na to. Tu mamy jakąś część industrialną. Moglibyśmy sobie ewentualnie przejechać jakimś samochodem i próbować podliftować. Fajnie to wygląda, nie? To może pojedźmy sobie tu zobaczyć. Ale brzęczy ten samochód, kurczę. Jest naprawdę jakiś malutki silniczek. Ale to wystarcza. Ja bym się chętnie czymś takim w rzeczywistości przejechał. Podejrzewam, że to jest zajebista frajda. Próbuję gdzieś tutaj na offroad wyjechać, ale widzę, że są barierki. Okej. Tu mamy jakąś latarnię. Fajnie. Uuu, tutaj by można było coś podriftować. Dobra, spróbujmy sobie teraz hopnąć na ten glif. Gotowi. Ouuu, bam! O, się fajnie odbiło. Gotowi. Jak skręca? Zobaczmy. O! Coś chyba nie tak. Jeszcze raz spróbujmy ten zakręt. On twardy jest!
Jak go podrzucę na tych tu wybojach. Okej. Zapomniałem, że tu krawężniki też trzeba uważać. Omijamy. Okej. Wyprostowałem, ale było blisko. 180. 90. Będzie 200? I 200! Tutaj na tych zegarach w grze mi nie pokazuje, ale... Wow! O! Zgasł mi! Tak, tutaj mamy coś a la doki, możemy sobie też tutaj wjechać. Jakąś taką halę albo coś, nie? I boczkiem. Ale tutaj słaby hamulec ręczny jest. Ale fajnie to pracuje, ja nie mogę. To jest mój ulubiony pojazd, bo w nim tak wszystko widać. I tutaj sobie zrobimy hopę. Wow, bam. Ale jemu się nic nie stanie, kurde. Tu jest jeszcze jakaś droga dodatkowa. Okej. Da się tu. O, da się tutaj wjechać. Wjeżdżamy, zobaczymy, co tam jest. I uwaga. Tu jest chyba jakaś długa pro. O, nie. Przycisnę się. Okej. To jest chyba most dwupoziomowy, ziomek. Tak? Dobrze mówię? A nie, tu są tory kolejowe, okej. I zobaczcie, przełącza nam się z jedynki przez N na dwójkę. I w niektórych sytuacjach możemy, jak za szybko zmienimy bieg i puścimy sprzęgło, to możemy łatwo coś uszkodzić. Chyba akurat ta skrzynia jest dosyć szybka. Więc nie musimy się aż tak przejmować. Wow, ale robi wrażenie, kurczę, tak jak pograsz w jakieś inne gry i wbijesz do BeamNG Drive po jakiejś tam przerwie, popatrzysz na to zawieszenie, to masz takie, ja pierniczę, co to za gra? Pyk, pyk. I na skały. Coś tam chrupło. Ej, z daleka mapka wydawała się taka spora, nie? Ale jak się już tutaj przyjechało, to o, parę tutaj takich o jest offroadzików, niewiele, ale głównie poza tymi dokami i tą latarnią to niewiele jest tutaj do roboty. Kawałek możemy sobie przejechać. Myślę, że też takie fajne miejsce do ewentualnie polatania sobie driftem. Ale fajnie słychać te opony tutaj na asfalcie. Może na kogoś sobie wjechać? To taki prawie monster truck, co? Aj, wjedziemy na tego z przodu, bo on nam ucieka. Jakaś BM-ka. BM! Nie udało się. A co powiecie na jakiś szybciutki drifcik? Oh yeah, let's go, let's do this. Dobra, let's go. Będzie dobrze. Poczekaj, tu musimy zjechać do tunelu, tak, bo już wyjeżdżamy z wyspy. Czwórka i wchodzimy. Nie no, za szybko, 200 km i drift, może być ciężko. A tu chyba szerokie drogi. Już mi się samochód popsuł. Jakie 360. Znowu. Ty, czy to przypadkiem nie jest imitacja jakiegoś Dodge'a Charger'a? Bo jedź tym driftem, chłopak.
Dziwnie to się loto. No prawie weszło, kurczę, już tak delikatnie z tym gazem tutaj. Tak, moi drodzy, wygląda nowa aktualizacja w Beam Engine. Może się podobać, może się nie podobać. Tak czy inaczej cały czas rozwijają tę gierkę, spoczko. Fajnie jakby nie wieszała się co chwilę, naprawdę byłbym wdzięczny. Bo nie wiem, czy ktokolwiek lubi 13 razy odpalać grę, jak chce sobie używać prostych funkcji, nie? I wjeżdżamy, pyk, ale samo prowadzenie samochodów jest świetne, kurde, ekstra. I jedziemy na ścianę, gotowi? Także co, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do zobaczenia następnym razem. Chaos. Wow.